Cześć, Mago, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Doom Eternal w kolejnym już odcinku. I ogólnie dalej idziemy. Mamy opcję, żeby tutaj przejść to, na czym ostatnio zakończyliśmy i cały czas ginęliśmy. Ogólnie zastanawiam się nad zmniejszeniem poziomu trudności gry, bo kurczę, nie radzę sobie ewidentnie. Nie radzę sobie na tym tym. I po prostu nie wiem, czy łatwiej nie będzie, bo będziemy tę grę przechodzić 100 lat. A nie na tym to polega. No ale dlaczego? Chyba że dzisiaj pójdzie po prostu lepiej, no ale to co ostatnio grałem to było coś strasznego. A nie. Nie. Zginę tutaj. No i super. Zaczęliśmy elegancko, dobra. Dziękuję ogólnie wszystkim za pozostawione lajki, bo widzę, że tam jakieś lajeczki są, wyświetlenia są. Witam kolejną osobę. Już głupio zginę. Także... Ale mnie dojechał, dobra. Źle zaczęliśmy. Wpadła jakaś nowa osoba, jedna odsubskrybowała, następna doszła, także jest fajnie. Może powinniśmy od razu... Gdzie jest ona? Na razie nie będziemy sobie tego zbierać. Ogólnie... O nie, 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 nie! Zbierajmy sobie ammo. Assassin już ściągnięty, ale niestety od 9 dopiero będę mógł nagrywać odcinki. Co jest troszeczkę problematyczne z tego względu, że... Że już po prostu inni nagrywają, no. I zanim ja po prostu będę miał tak jakby grę dostępną do grania, to już tego będzie dość sporo nagrane. I nie wiem, czy po prostu będą ludzie chętni na oglądanie tego. O kurde! Ej, dobra, na razie dzisiaj jeszcze idzie... Na razie idzie w miarę okej. Nieźle. Nie wiem jak dużo... Co mogłem jeszcze nie zbierać. Kurde, ale dost... Mało zdrowia. To też problematyczna druga kwestia, ale mamy tutaj apteczuszkę. Dobrze i dojazd! Elegancko. Ej, dobrze. Nie wiem, czy ja po prostu jestem wyspany, ale idzie dobrze. Więc spróbujemy. Może moje podejście też było... może...
Nie wiem, gdzie jest. A tu jest. Dobra. Nie mogliśmy do niego dolecieć. Przeszliśmy kolejny etap. Nawet bez większych problemów, bo ostatni odcinek zakończył się, w sumie można powiedzieć, tragicznie. Po 22 minutach poddałem się. Jest on wrzucony, nawet go nie obcinałem. Mało amunicji, to ogólnie nic nowego. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Nie, tutaj jest wszystko ogarnięte, więc po prostu ewentualnie rozejrzymy się tylko o sprawdzenie sobie, czy nie ma gdzieś do podniesienia jakiegoś ammo. No bo ammo zawsze się przyda, ale tu nic nie ma. Więc po prostu idziemy ku przygodzie. Koniec misji. Zobaczmy, ile pozbieraliśmy rzeczy. Eksploracja. Walka 8 na 10. Sprawdźmy sobie walkę. I ten jeden, który ominęliśmy, sekretne starcie. Shit. Eksploracja. Bang! Mamy wszystko. Nagrody? Czy dostaliśmy jakieś nagrody? Oh yeah, punkciki, cyk. Aha, bo to jest kolejny poziom. Ale tym raczej nie będziemy się teraz... Okej. Zapisywanie, proszę czekać. Na początku chciałem, żeby to były misje, po prostu misjami to przechodzić, ale trwa to zbyt długo. Odcinek ten, który wleci dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota. Ja nagrywam w sobotę, więc ten, który jest teraz nagrywany, będzie jutro. I w poniedziałek będzie druga część tego odcinka z dzisiaj. Namieszałem. Więc jakoś to będzie. No i w poniedziałek pojawi się już Assassin. Także no, troszeczkę mi smutno, że już nagrywają youtuberzy, ale wiadomo. Gdy zasilanie powróci, otrzymasz dostęp do całego statku. Okej. Czyli musimy przywrócić... co musimy? Przywrócić zasilanie statku. To jest misja. To jest misja i to jest też może i tytuł. Tytuł to też jest druga kwestia dość problematyczna, bo chciałbym, żeby one były dość ciekawe i interesujące. A jeżeli jest interesujący materiał, zostaw lajka. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to możesz to zrobić właśnie w tym momencie. No i też możesz pieznać w tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi materiałami na najwyższym poziomie oraz jakości obrazu i dźwięku w stereo i w 4K. Świetnie, dobra, idziemy dalej. Coś tutaj mamy. Kolekcja. A, możemy sobie posłuchać. Wejdźmy sobie w ustawienia jeszcze dźwięk, może troszeczkę muzyczkę podgłosić. No, przesłuchajmy sobie, może będzie fajne. Tam już nie możemy iść. Dobra, to lecimy dalej. Ustawienia. Gra. Poziom trudności kampania. No mam dalej ustawione na koszmar, także nic nie zmieniałem. Spróbujemy jeszcze troszeczkę. Tak mówię, jak będzie z... dobra, na razie poczytajmy. Wkładaj baterie strażnicze w fontannę zakładu, by znowu do przedmiotu i zasilać część fortecy, aby znaleźć baterie w trakcie misji lub wypełniać wszystkie trzy wyzwania misji. Kurde, że... Trochę zmaściłem sprawę. A jak my tu możemy zejść na dół? Nie mamy tutaj dostępu, nie? Czy możemy tutaj... Aha, czyli dopiero... Okej, dostaniemy później. Tak nam powiedział Łagra. Dobra, idźmy tutaj.
do rdzenia i dodatkowych układów. Okej. Okay. I czy ta piosenka będzie cały czas leciała, czy ona się po prostu skończy i się wtedy skończy? Jak się skończy, to może być, ale jak mam i tak pyrkać, to... Wiecie co, może... Okej. Okay. Sobie troszeczkę podgłoszę. Okej. I to jest coś pięknego. Zamrażanie. Wciśnij lewy kontrol lub mysz 3, by wystrzelić bombę lodową. Za pomocą G możesz w granat. Okej. Za pomocą G eksplodować tym, że zamraża demony w polu rażenia. Z użyciem innej broni bomba lądowa powoli odnawia się wraz z upływem czasu. Bomba lądowa dla twojego miotacza jest przygotowana. Po odpaleniu zające opary ogarną pobliskich wrogów. Musisz ręcznie przełączać miotacz, by wystrzeliwać bomby lodowe lub granaty odłamkowe. Okej, czyli na G przełączamy, po prawej stronie w dolnym rogu widać. Czy każdy widzi? Jest to... tam. Okej, okay. I co? I wtedy na R, tak? Nie. Aha, i ono to się musi teraz... ten cooldown jest okej. Okay. Dobra. Gdzie my musimy iść? Halo? Ale my oczywiście z pompką chodzimy. Dobra, to nam się otworzyło te przejście. Okej, jest odblokowane. Teraz mamy granat, tak? No nie, no i... Okej. Jest na kont... Dobra. W ten sposób to działa. I my będziemy sobie mrozić granatem. Tę większą. Okej. Dobra. Tu było coś do podniesienia. Sprawdźmy sobie na... To jest na końcu korytarza. Elegancko. Jaka gitara! Toż to elegancja. Co to w ogóle jest? Za komp. A czy tutaj można sobie dodać w ogóle muzykę jakąś czy coś? Ej, spoczko, fajnie to zrobione jest. To są po prostu bronie, które my mamy. Po prostu to jest po prostu mój pokój. Nic innego. Aha, i to jest cała moja kolekcja, spoko, nice, fajnie. Tu nie wiem, o co z tym chodzi, to chyba chodzi o możliwe, jeżeli tutaj jest o ścieżkę dźwiękową, ale dobra, nie będziemy się nad tym skupiać, idziemy dalej ku misji. Sprawdźmy sobie. Tak, tu więcej nic nie ma. Aczkolwiek, czy mam już dostęp tu? What the fuck, tam też pójdziemy zobaczyć. O. Tu jeszcze też nie mamy dostępu, dobra.
Tu będziemy musieli później to ogarnąć. Tam też coś jest. I my sobie tam przejdziemy. Dobra, dobra, most. Wiedziałem, że się most roz... Nie, nie wiedziałem. Będziemy musieli to odblokować na bank z czasem. Okej. To let's go. No a teraz? Ale spoko to wygląda, dobra. Demon jakiś ciemności. Dobra. Mapka. My musimy się dostać. Odwiedź więzienie demonów? O, dobrze. No i? Nie pokazuje mi, gdzie mam iść. To jest problem. Zjedź windą do więzienia. Ale fajnie było jeszcze, gdzie ta winda jest. Wow. Tu będziemy mieli dużo rzeczy do otworzenia. Ale musimy chyba zbierać... Tak, tak, na pewno. Musimy zbierać te kapsuły takie, nie? I pewnie będziemy mogli je tutaj sobie... Ten, ale... W dalszym ciągu nie potrafię znaleźć tej windy. Czy to jest gdzieś tu na dole? Powinno mi pokazać, ale nie pokazuje mi. I zgubiłem się. Zjedź windą do więzienia. No jest problem, jest. Chyba, że tutaj jest jakaś. Tu Ark. Zalecenia dla personelu Ark i ocalałych działających w strefach opanowanych przez piekło. Nadchodzą nowe doniesienia o obecności Slayera. Dowództwo Ark nie zaleca prób bezpośredniej komunikacji ze Slayerem. Prosimy o unikanie jakiegokolwiek kontaktu z nim. Ja nie jestem toksyczny. Slayer bez wątpienia jest wrogiem demonów. Nie wiadomo obecnie, czy nie stanowi też zagrożenia dla ludności cywilnej. Tu Ark. Zalecenia dla personelu Ark i ocalałych działających w strefach opanowanych przez piekło. Ej, powiedzcie mi, gdzie jest ta winda? Co? No bo... Ej, serio, mam problem ze znalezieniem tej windy. No bo przez chwilę wydawało mi się, że to będzie tutaj po prostu. Ale tu nie ma żadnego włącznika. Holy shit! No gdzie to jest? Stańmy sobie tak. Mapka. Aha! Wszystko chyba wiem. Musimy zejść niżej jeszcze. I tu jest winda. Na to wygląda. IQ 200. Ale nie, bo ja tu byłem, no to co, to. Bang. Dobra, znalazłem to. Trochę na nie ogarzę, ale wybaczcie mi. Rozrywarium?
Tu za bardzo nic nie widzimy. Ale okej. Odpalamy. Coś czujesz, że będzie jadka, nie? Wy też to czujecie? Okej, więzienie demonów. Więzienie demonów umożliwia ćwiczenie walki z demonami bez obawy o śmierć lub trwałą utratę zasobów takich jak amunicja czy dodatkowe życia. Nowe potyczki odblokowane są wraz z poznawaniem w kampanii odkrywanie nowych demonów. Po zakończeniu treningu opuścisz więzienie przez portal. O, nice, czyli można sobie... To jest spoko. Ja muszę bardziej rozsądnie grać, w sensie nie potrzebuję tak ganiać, skakać jak to robiłem w poprzednich, trochę pobiegać, sprawdzić gdzie jest wróg, używać przede wszystkim możliwości zbierania keba. Bo tego zapominam używać i grać po prostu troszeczkę spokojniej. A nie jak taki dzikus spuszczony z łańcucha, bo muszę przyznać, że rozgrywkę, którą ogrywałem wcześniej, no była słaba po prostu, no. Grałem na wariata i non stop ginąłem, a nie na tym to polega. Bo po prostu wam się też to będzie źle oglądać. No i co? I to tyle? Ale potrenowałem. Właśnie, używać tego, nie? Przede wszystkim. Tu mamy ten... Tu jest też ten... To też jest w sumie spoko, ale wolę do tej broni wolę ten granatnik, jest dużo lepszy. Jak już tu jesteśmy... Chyba amunicja nam się z tego, co tam gra informowała. No tutaj działka przede wszystkim są spoko na daleki dystans. Tutaj mamy... snajperę. Tutaj... Brak modyfikacji jeszcze mamy, okej. My sobie będziemy ganiać z pompką. Dobra. Ale ja bym nie był sobą, jakby nie sprawdzić, czy tu nie ma jakiejś sekretuszki. Czy ja mogę sobie to wziąć? Nie mogę. Ten laser jest kozacki. Na pewno będzie też w tej części. Pewnie pod koniec już. Okej, coś jest. Użyjmy. Wydawaj punkty pretorskie, by kupować usprawnienia stroju pretora. Usprawnienia stroju pretora ulepszają posiadane umiejętności lub odblokowują nowe. Tab. Samouczek stroju pretora. Okej. Samouczek stroju. Wybierz dostępną kategorię. Otoczenie, granat odłamkowy, bomba lodowa, podstawy, szybkie łapanie krawędzi, okej, to w ten sposób działa, szybsza zmiana broni, modyfikacji, odskok odnawia się szybciej, a eksploracja. No to w sumie byłoby spoko. Mamy jeden punkt. Bo eksploracja spoko, tu mamy co? Otoczenie, ochrona przed zagrożeniami. Kombinezon przeciw i obrażeń od toksycznego szlamu i Dobra, weźmy to może. To będzie bardziej... aby kontynuować. Dobra, no i co? Tu więcej już nic nie możemy... Okej. Bierzemy pierwszy żeton i lecimy dalej. Na kolana. No i gość zniknął. Tu będziemy mieli później pewnie dostęp. Dobra. Pędzimy dalej w kierunku naszej misji.
Czekam ogólnie na wasze komentarze co do mej produkcji. Mam nadzieję, że kiedyś jakieś się pojawią. Na razie te wyświetlenia są na poziomie takim, bym powiedział, opłaczliwym, ale początki. Jak to wiadomo, początki są. Trzeba też zdobyć zainteresowanie. Ale my póki co wskakujemy do czarnej dziury. Prawie jak na ten serial na Netflixie, który teraz oglądamy, Dark. Co tam się dzieje w ogóle? Koniec świata. Koniec. Proszę czekać. Baza kultystów. Może odnaleźć pozostałych piekielnych kapłanów. Dead Rank, przywódca oddziału USA, odpowiedzialnego za inwazję na Ziemię, znajduje się w położonej na odwróconej bazie kultystów. Zinfiltruj ją i zneutralizuj Ranaka. Ranaka? Ranaka, zrana, mocna sraka. Dobra. Wyzwania misji. Pancerny deszcz. Sprawdźmy, co jest w wyzwaniach. Zdobądź kryształy strażnicze 1. Podpal pojedynczym użyciem płomienia wybuchu następującej liczby demonów. Trzeba ich podjarać? To będzie proste. Zniszcz wieżyczkę Archnotora. Myślę, że to jest raczej do zrobienia, bo kryształ powinniśmy zebrać i palić dziadów i używać. O, proszę, tutaj już mamy jakąś znajduszkę. Naciśnij tab. Baza kultystów, główna baza operacyjna kultystów. I też na przykład, ja to tak tu powoli przewinąłem. Nie wiem, czy na przykład, jak przechodząc grę, to czytać wszystko, sprawdzać wszystko. Znaczy sprawdzać to i tak będę, ale na przykład, czy interesuje w ogóle ludzi coś takiego, jak czytanie tego na głos i wdrażanie się w grę w 100%. Dobra. Idziemy. Sprawdźmy jeszcze mapa. Tu coś jest. Ale dobra. Wyzwania misji to opcjonalne próby, które może się podać w jej dowolnym momencie. Ukończenie jednego z nich zapewnia punkt. To okej, czyli dobra, czyli to jest warto jednak kończyć. Ukończenie wszystkich wyzwań misji zapewnia baterię strażniczą. Śledź swoje postępy w zakresie wyzwania na zasadzie tab. O kurwa, ale bym teraz spadł. Ale to co? To myślę, że moglibyśmy tą misję zacząć w kolejnym odcinku. I ta muzyka! Jeszcze głośniej bym dał. Ale póki co, pamiętajcie i dajcie szansę. Życzę miłej Kurde. Wróć. Miłej niedzieli, bo to będzie jutro. Miłej niedzieli, smacznego obiadu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!